Ograniczenia w poruszaniu się i izolacja mieszkańców negatywnie wpływa na dochody tych firm. Dziś w rozpoczętym tydzień temu cyklu kontynuujemy rozmowy z właścicielami małych gliwickich firm, którzy od kilku tygodni, borykając się z problemami dnia codziennego, próbują przetrwać ten okres radząc sobie w różny sposób. Dziś naszym gościem jest fryzjer męski Lucjan Wosiek, właściciel tłumnie do niedawna odwiedzanego salonu fryzjerskiego dla panów barberowni. Zatrudniając na etatach w salonie kilkunastu pracowników, dziś wyznaje, że problemem nie jest utrzymać firmę, tylko zachować etaty dla ludzi. Na chwilę obecną dla nas najgorszy jest po prostu stan niewiedzy, bo nie wiemy, jak długo będziemy zamknięci. Praktycznie większość salonów fryzjerskich zamknęła się w okolicach 15 marca, bądź znacząco ograniczyła działalność, zakres działalności z racji chęci pomocy walki rządowi z epidemią i tak de facto zostaliśmy bez informacji, bez niczego, co pozwoliłoby nam podjąć jakąkolwiek strategiczną decyzję. I pomoce rządowe raczej są skrojone przez dobrego statystyka, gdzie niewiele osób uprawnionych będzie mogło o tę pomoc się de facto ubiegać, albo jest ona po prostu znikoma. No. To jest tak, że większość właściwie raczej nie martwi się o przetrwanie firmy, bo firmy przetrwają i się utrzymają, tylko problemem będzie utrzymanie etatów pracy, co dla nas jest na chwilę obecną najważniejsze. I martwimy się po prostu o naszych ludzi, bo jakby to jest, wiesz, firmy fryzjerskie to ludzie, to emocje i my jesteśmy czasem jak rodzina, no i nie chce się raczej w wypadku kryzysu pozbyć rodziny, tak? Więc to jest coś, co bardzo gdzieś tam boli i co napawa dużym strachem o przyszłość. Wydaje mi się też, że organizacje fryzjerskie szwankują, bo my nie czujemy opieki z żadnej strony, nie dostajemy też żadnej rzetelnej informacji od nikogo o tym, jak to ma wyglądać, jak ma wyglądać powrót do normalności. Boimy się przepisów sanitarnych, które mogą nawet wejść i że będzie się to wiązało znowu z inwestycją w zmiany wystroju, zmiany polityki obsługi klienta, to też na pewno poczynione są jakieś koszty, a gdzie każdy z nas już jest w jakiś sposób wypompowany. I na pewno na pewno staramy się odnaleźć w tym całym kryzysie, tak? I radzić sobie na tyle, na ile tylko możemy. No ja myślę, że to, co najgorsze, już jest za mną, tak? No, próbuję się ja osobiście przyzwyczaić do tych nowych realiów i jakoś sobie z tym wszystkim radzić. Ale są też bardzo miłe zaskoczenia, bardzo miłe reakcje. Na przykład system obsługi rezerwacji wprowadził możliwość opłacenia wizyty do przodu i bardzo duża ilość klientów nam takie opłaty uczyniła, co na pewno pomaga utrzymać płynność finansową oraz pozwala poczuć, że dla klientów to nasze miejsce, które stworzyliśmy w Gliwicach, to coś więcej niż tylko zakład fryzjerski. Tak? To miejsce dopiero do którego ludzie czekają, żeby wrócić. Bardzo miłym, bardzo fajnym wydarzeniem też w tym kryzysie była reakcja miasta, reakcja dyrekcji TBS-u, który wynajmuje lokal, bo praktycznie sami z siebie skontaktowali się ze mną i obniżyli mi czynsz, że naprawdę jest to zjadliwe, jest to do przeżycia, więc tutaj naprawdę chwała im za to. Jest to mega, mega fajna reakcja i na pewno w dobie kryzysu, na pewno w dobie tego, gdzie wszyscy się martwimy, to bardzo pomogło. Także no, z mojej strony to chyba tyle i mam nadzieję, że to szybko minie i będziemy mogli wrócić do normalności. Z mojej strony teraz na wszystkim spokój i nie dajmy się zwariować. No, to jest kryzys, z którego na pewno wyjdziemy. To nie jest pandemia, to nie jest wirus, który nas wszystkich wykończy. No, my się na pewno nie poddajemy, my będziemy na was czekać i też tak jak to możliwe pozwoliłem wam poczuć, że to wszystko będzie się normowało i damy sobie wszystko, żeby ludzie też poczuli, bynajmniej u nas, kiedy już wrócimy do pracy, że jest normalnie i że jako społeczeństwo wygraliśmy z tym. Także uszy do góry, Gliwice się nie poddają i mam nadzieję, że szybko przez to przebrniemy. Pozdrawiam.